się zaatakował w tej strzelbowym. Takie wstrzymanie! I będzie pierwsze liczenie w tej wieście. Ależ agresywnie Olejnik teraz potężnie zaatakował w tej strzelbowym. Takie wstrzymanie! I będzie pierwsze liczenie w tej rotowku Olejnika. Nie wiem, czy Państwo to widzicie, ale ten cios naprawdę doszedł czysto na głowę. Gdzieś przetrwał dom na ławnicę, cios, pojawi się tam też cios, gdzieś w okolice wątroby. Pływa z nosa, lewe oko napuchnięte, wronek cały czas na tarciu, dobry się chodzi. To potężnie odczuł takiego dystansu. Teraz na już trafi teraz. Kapitanie robi to wronek, obniżenie pozycji gdzieś na odchyleniu i od razu cios sierpowy bity na górę, a więc markuje ciosy na dół, by wystrzelić na górę. No to nie jest naturszczyk, jeśli chodzi o ten sport i widać, że troszkę na sali czasu spędził. Bardzo fajne ruchy ciała. Naprawdę dobrze się rusza wronek. Wie co robi za barkiem, także widać, że nie ma tu przypadku. Dół i od razu wyjście na kolejny raz, to o czym mówiliśmy. Właśnie, piękna akcja na dół i na górę. Z nosa gdzieś tam z wargi również się pojawiła. A ale pomiędzy rękawice trafił tego pojedynku i rywalizacji nawet z Wojtkiem Golą. Tam też widzieliśmy ten charakter, umiejętności nieco brakuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ewentualnie na dłuższym dystansie, bo dla wronka to jest pierwsza walka. Też jest zawodnikiem. Doping tutaj, nie widzicie Państwo tego na relacji, ale to jest króciutki sierpowy prawy po raz kolejny sadza na deski Tomka Olejnika. Piękna akcja na dół, a jeszcze tylko wrócę do tego. No, cały sektor tutaj kibicuje Bronkowi. Wiadomo, że też jest tutaj ekipa Bungie w narożniku. Wyliczony Tomek Olejnik. Koniec.